Chwała Bogu. Tak jak już pastor powiedział, Pan Bóg tak okazał dla mnie miłość. Pojechałam na miesiąc na Ukrainę. Może troszkę powiem, jak Bóg mnie skierował tam rok temu w naszym domu rodzinnym. Przyjechała pewna prorokini, troszeczkę opowiadała, gdzie się trudzi. Ona była u nas też w zborze, na jednej modlitwie piątkowej, siostra Gala. Ona tak opowiadała, zapraszała. Ja tak wiedziałam, że może to do mnie jest ten Boży głos, ale jakoś tak nie wyszło. Przyszły wakacje, troszkę inne plany, babcia zachorowała, więc odpuściłam sobie. Ale w maju tak znowu Bóg zaczął stukać do mojego serca, upominać się, że miałeś zaproszenie, może ja cię chcę tam posłać, a ty siedzisz tutaj. Ja tak położyłam w swoim sercu, że jeśli ja napiszę do tej siostry i ona mi napisze, żebym ja przyjechała, to ja przyjadę. Ja do niej napisałam, ona od razu zaprosiła mnie. Ja tylko ją znam, nie wiedziałam do końca, gdzie ja jadę, co ja będę tam robić. A ona mówi, nie martw się, Bóg wszystko zrobi za ciebie. Tak Bóg dał, że pojechałam na obozy dla osób niepełnosprawnych. Pierwszy obóz był dla osób na wózkach inwalidzkich. Było tam około 350 osób. Jestem pod wielkim wrażeniem organizacji tego obozu. 50 osób na cały miesiąc zostawia swoje domy rodzinne i przyjeżdża do takich słabych warunków, prawdę mówiąc, naprawdę słabych. Dlatego, że cena tego obozu jest 50 zł za cały tydzień. Nie oszukujmy się, to nie starczy. Oni zostawiają wszystko. Tam służba, począwszy od kazań, od bycia cały czas w modlitwie, aby pomagać tym ludziom poprzez pranie ubrań dla tych ludzi, poprzez karmienie ich. My jako wolontariusz, ja pojechałam tam jako wolontariusz, dla mnie dali troszeczkę lżejszych ludzi, że tak powiem, bo ja nie musiałam ich cały czas myć, nie musiałam ich ubierać, ale też mi się tacy trafiali, byli niewidomi. Drugi obóz to był dla osób niewidomych, tam było 250 osób. Jakby cały dzień przebiegał na tym, że od 7 rano była modlitwa, o 9 rano było śniadanie, później nabożeństwo, spiłkowanie, jak to będzie po polsku. Społeczność taka w grupach, mieliśmy z nimi rozmawiać, tam przyjeżdżali ludzie wierzący, niewierzący, różni, naprawdę różni i opętani. Naprawdę, co chcesz, to tam było. Bardzo zobaczyłam, jak wielką wiarę mają ci ludzie, jak oni w prostocie służą Panu Bogu. Też była taka możliwość posiedzieć 10 minut, ja wytrzymałam 5 w wózku inwalidzkim, po prostu to jest coś strasznego, nie dość, że niewygodne, po tych kamieniach musisz jeździć, coś strasznego po prostu, dla mnie to w głowie się nie mieści, jak oni tam cały tydzień dają radę. To może tak z organizacji, dużo ludzi tam przyjeżdżało, były zamawiani fryzjerzy, żeby im pomóc. Służba z tymi ludźmi nie jest wcale prosta, jakby się wydawało na początku. Są to ludzie samotni. Niektórzy też ich chytrzy, bo chcieliby, żebyś cały czas z nimi była, żebyś z nimi rozmawiała. Niektórzy są niewierzący, więc z nimi troszeczkę inaczej trzeba się obchodzić. Niektórzy potrzebują opieki. Ja pamiętam, siedzę sobie przy stole, jeden brat siedzi taki zadowolony, ręce mu się trzęsą, a taki szczęśliwy, że je. Ja myślę, Boże, je człowiek, to cóż w tym dziwnego? Rozlewa troszkę. I on widzi, że ja patrzę, on pyta się, skąd jestem. Ja mówię, że z Polski. I on do mnie mówi, to ja ci coś opowiem. On jest z wioski, w domu go odrzucono, dlatego że przestał czuć obie ręce. I stał się, można powiedzieć, wyrzutkiem. I pewna wierząca siostra, jego sąsiadka, zaczęła mu opowiadać o Bogu, o tym, że Bóg uzdrawia, że Bóg pomaga. I on mówi, Dominika, ja widziałam dużo obiecanek, cacanek, mówi, mi już dużo rzeczy w życiu obiecywali, ale w swoim sercu powiedziałem, jeśli Bóg mi da siłę nauczyć się chociaż jeść, to ja mu oddam swoje życie i na tym obozie Bóg go nauczył jeść. Ja nie mam pojęcia jak, ale on jest szczęśliwy.
I później byłam na jego chrzcie, tego brata, on ma 40 lat, on ma, jest niewidomy na jedno oko, on w ogóle na to nie zwraca uwagi, prosił Boga, by nauczyć się jeść. A było też, tam dużo było świadectw, ja już wszystkich nie pamiętam, ale takie jedno opowiem. Była tam taka siostra Tatiana, ona może z 1,80 m ma, widać, że była kulturystką. I tak jak ona opowiadała, że ona była z rodziny wierzącej, ale nie chciała iść za Panem Bogiem i uprawiała boks. I Pan Bóg przez swoje naczynie kiedyś do niej powiedział, że jeśli dalej będziesz to robiła, to ja się z tobą porachuję po swojemu. Ona dalej się w tych walkach brała udział, nie zważała na rodziców. Bóg jej zabrał rodziców, miała 40 lat, Bóg znowu się upominał jej dusza, ona dalej idzie swoją drogą, aż w końcu przyszedł taki moment, gdzie Bóg w jej sercu stuka i mówi, ty nie idź na tą walkę, bo będzie z tobą koniec. A ona jakby na to nie zważając poszła i przegrała tą walkę i bardzo duży uszczerbek na zdrowiu poniosła. Ona przestała czuć prawą nogę, na nią utyka, nie czuje, musi chodzić na kulach. Jak jest jej ciężko, no bo to jest kulturystka, więc no 120 kg wagi na pewno jest. Czasami nie daje rady, no to już na wózku jeździ. I ona tak świadczyła, mówi, że jeśli Bóg coś do nas mówi, żebyśmy tego nie lekceważyli, bo ona zapłaciła cenę nogi. Poznałam też taką siostrę, Wikę. Ona ma 32 lata. Słyszała o Bogu, jest, jak się urodziła, ją porzucili rodzice w domu. Dziecka się wychowywała. W wieku, słyszała o Bogu, głosili, ale on też na to nie zważała. W wieku 19 lat przebiegała przez drogę. W wyniku wypadku straciła lewą nogę, w pełni odcięli jej. W wieku 20 lat nawróciła się. Wiecie, ja takiej wdzięcznej osoby w życiu nie widziałam, jak ona. Ją bardzo, przez to, że nie ma nogi, bardzo ją ciągają nerwy, tak często ją skula. Jak jest chłodniej, no to ona cała drży, ma takie bóle, że no naprawdę ciężko na nią patrzeć, jak leży na łóżku i się zwija z bólu. Ale naprawdę, ja nie usłyszałam, miesiąc czasu z nią przebywałam, ja nie usłyszałam od niej ani razu, że ją boli, ja ani razu od niej nie usłyszałam, że Bóg jej nie kocha, ona cały czas jest wdzięczna Bogu. Bóg też mnie skierował do różnych domów, do wdów, do samotnych, do starszych osób. Byłam w takim domu u pewnej siostry Tani. W wieku 30 lat straciła męża. Najmłodsze dziecko niedawno tylko się rodziło. Było ich 6, najstarsze miało 6 lat. Dzisiaj ma ta siostra 42 lata. Dom jest nieskończony. Nie mają łazienki. Ale takiej radości, jak ta rodzina ma, ja nie widziałam u nas w Polsce. To jak oni są wdzięczni Bogu za wszystko, za to, że ty przyjedziesz, że ty ich odwiedzisz, że ty im posłużysz pieśnią, że chcesz porozmawiać z nimi, że przyjechała jakaś siostra z Polski. To jest no coś nie do opisania. Pojechałam też do takiej siostry Mili, obok Łódzka ona mieszka. Też i w Łódzku się trochę trudziłam, bo ogólnie obozy były w Kowlu. W Łódzku się trudziłam troszkę. Jeździliśmy, odwiedzaliśmy z taką grupą starszych ludzi, zjeżdżamy do tej babci, no siedzi babcia jak babcia, myślę, Boże, no czemu skierowałeś moje nogi tutaj? Siedzi ta babcia, tak spojrzała na mnie, uśmiechnęła się i mówi, ja wam opowiem świadectwo. Mówi, jak zaczęły mi się siwe włosy pokazywać na głowę, ja poprosiłam Boga, żeby dał mi jeden talent, żeby uczyć się wierszyków. Ja myślę, Boże, no może i nic nie nadzwyczajnego, wierszyki jak wierszyki. Wiecie, no tak pomyślałam w swoim sercu, prawdę wam mówię. Wiecie, ona mówi do Dominika, to ja wam opowiem jeden wierszyk. Wiecie, i zaczyna mówić Ewangelię Mateusza, 5 rozdział i całe kazanie na górze wyrecytowałam. Za chwilę siedzi, zaśpiewaliśmy pieśń, tam bracia powiedzieli kazania. A ona mówi, ja jeszcze jeden wierszyk opowiem. I zaczyna z objawienia, 5 rozdział, cały na pamięć recytuje. Wiecie, mi to dało, bardzo dużo dało mi do myślenia. Starość przyjdzie bardzo szybko, my szybko przyjdziemy przed oblicze Pańskie, nam trzeba będzie się rozstać z tą ziemią, no ale co my powiemy dla Pana Boga? Nie było czasu, my nie mieliśmy chęci. Pojechałam też do takiego prosfitera, brata w Fiedzi,
89 lat, ręce się trzęsą, już widać, że bardzo mu jest ciężko. On tak patrzył, uśmiecha się do nas, my młodzi ludzie, pojechaliśmy tam w 3 osoby. On się uśmiecha i mówi, oj dzieci, dzieci, żebyście wiedzieli, co was jeszcze czeka. Mówi, ja szczęśliwy człowiek, ja już odchodzę, a wam jeszcze trzeba się męczyć. Wiecie, i zaczyna wersetami z Biblii cytować dla nas, daje jakieś porady do życia, wszystko z pamięci. Dla mnie to bardzo wielkie wrażenie dało. Dużą mądrość ten brat miał. Jakieś pytania mieliśmy, on nam odpowiadał. Pokazywał nam różne rozumienia Biblii, pokazywał, nastawiał nas. Też tam w obozie zobaczyłam wiarę tych ludzi, wiarę tych niepełnosprawnych. Miało być nabożeństwo obok ogniska i ponieważ dla tych osób na wózkach jest bardzo im ciężko siedzieć 2 godziny pod dachem i chcieliśmy zrobić nabożeństwo obok ogniska i bardzo szły czarne chmury i ogólnie zapowiadały się deszcze na wieczór cały. I wychodzi brat Roma Smal, który jest odpowiedzialny za osoby niepełnosprawne na Ukrainie i mówi, czy macie wiarę, żeby pomodlić się, żeby nie było deszczu? Ja tak stoję i sobie myślę, wiecie, może i wiarę mam, ale czy to się spełni, to ja nie wiem. To taka wiara moja, wiecie, prosta. I wiecie, ja obserwowałam, co ludzie, ich reakcje, ci, że tak powiem, zdrowi, oni milczeli, bo widocznie taką samą wiarę mieli, jak i ja. A wiecie, oni na tych wózkach siedzą i mówią, my mamy wiarę, że Bóg to zrobi. Wiecie, zaczyna deszcz padać, taki mocny deszcz. My mówimy, że ich zabierzemy pod dach, żeby nie mokli. Oni mówią, my mamy wiarę, tylko stańcie się, pomódlmy razem i to przejdzie. Wiecie, deszcz zaczyna jeszcze bardziej padać. Ja myślę, Boże, no gdzie ta wiara? Daj mi wiarę jakąś, pomóż nam wszystkim. Wiecie, stanęliśmy do modlitwy. Oni zaczynają się modlić, płakać, proszą Boga. Mija 30 sekund. I niebo się otwiera, wiecie, nad tym placem, nad którym my byliśmy. Niebo się otwiera, przestaje deszcz padać. Przyjechał chór zaproszony i mówi, to jest wielka miłość Boże, bo mówi, bo w Kowlu, bo to jest jakby obok Kowla, na obrzeżach jest ten obóz. Mówi, w Kowlu pozalewało wszystko, ulice są pozalewane, a wy siedzicie i sucho jest u was. I to dla mnie było wielkie świadectwo. Tam bardzo dużo braci przyjeżdżało, misjonarzy. Przyjechali też misjonarzy z Nepalu, opowiadali, jak oni tam muszą głosić Pana Jezusa, jak są dawani do więzienia, gdzie jest po prostu pusty domek bez podłogi, a że jesteś biały, to jeszcze bardziej ciebie gnębią. A oni w prostocie swojego serca głoszą, opowiadają Panu Jezusie, ludzie się nawracają. Tam też było tak zrobione, że wieczorami były modlitwy, przyjeżdżały naczynia Boże i było dużo słowa, bardzo dużo było słowa. Przyjeżdżali różni kaznodzieje, były modlitwy za chrzest Duchem Świętym, były modlitwy za uzdrowienia, były modlitwy do pokuty. Tam ludzie się nawracali. Nawracali się ci na wózkach, ale też i nawracali się ci zdrowi wolontariusze. Tam bardzo dużo jest inwalidów, dlatego że no, wiecie, zwykłe zakażenia, wyjeżdżasz bez ręki ze szpitala. Tam bardzo dużo ludzi po prostu zostało okaleczonych przez niewiedzę lekarzy. Ale ja chcę jedno powiedzieć, bracia i siostry. My naprawdę mamy wszystko, żeby służyć Panu Bogu. Bóg nam daje wszystko, żebyśmy mogli Mu służyć. I kiedyś przyjdzie koniec. Ja się zastanawiałam, jak wracałam w autobusie, jak siedziałam na granicy. Tam długo nas trzymali. I myślę, Boże, co ja Ci powiem w niebie? Co ja Ci powiem? Ja mam wszystko. Mam ręce, nogi, mam dom, mam łóżko ciepłe. Tam wielu inwalidów nawet łóżek nie ma. Ja byłam w tych domach. Żeby mi ktoś powiedział, bym nie uwierzyła, że są domy bez podłóg. Ale to trzeba zajść, zobaczyć, żeby w to uwierzyć. Że nie ma bieżącej wody. Oni dostają 200 zł. No już jak jest 200 zł, to już naprawdę jest dużo. A ceny są takie same jak u nas w Polsce i ci inwalidzi po prostu są wyrzucani, że tak powiem, ze społeczeństwa, pracy nie mają, co chcesz to rób. Wiecie, tam Bóg naprawdę doświadcza tych ludzi. Pewna siostra mi opowiadała, ona ze mną w pokoiku mieszkała, mieszkało nas tam 16 sióstr
I widzę, że tak przygląda się mi i tak się interesuje mną. A ona do mnie tak spojrzała i mówi: Dominika, ty nie masz pojęcia, co Bóg ci może przynieść w życiu. Ja myślę, no prawdę mówisz, siostro. A ona mówi: ja ci opowiem. W wieku 47 lat wyszłam za mąż. Bóg obiecywał, że da cud w życiu moim. Urodziła się nam córeczka od razu. Mówi, była pełna, bardzo była piękna, zdrowa. Bóg dał im zdrowe dzieciątko. Mówi, życie szło jak z bajki, wszystko się układało, mąż miał pracę. W wieku 9 lat ich córeczka miała odrę. I w konsekwencji odry w pełni przestała czuć nogi. Ta dziewczyna jest teraz na wózku. Moja mama ma teraz 65 lat. Wygląda przynajmniej 2 razy jak ja. Jej córka jest 2 razy jak ja. I trzeba tą córkę przynajmniej 5 razy dziennie przewijać. Wiecie, jak ja to obserwowałam, ona leżała obok mnie, ta Nastia, dziewczyna 18 lat. I myślę, Boże, ona też by chciała chodzić. Ona też by chciała biegać tak jak ja. A Bóg takie życie im dał. Bracia i siostry, my nie wiemy, co nas spotka jutro. Dzisiaj może jest nam dobrze, może mamy wszystko. Oni też się tego nie spodziewali. Oni też się nie spodziewali, że tak będzie. Ale Bóg ich kocha pomimo wszystko. I z tym chciałam was zostawić. Z taką wdzięcznością dla Pana Boga. Z wdzięcznością za to, co Bóg nam daje. Dziękujmy Bogu za nasz kraj, bo naprawdę mamy wszystko. My idziemy do szpitala, my się nie martwimy, że wyjdziemy bez nogi. My się nie martwimy, że nam wzrok przepadnie, że nam okaleczą. Tam dużo ludzi jest okaleczonych dlatego, że poszło do szpitala. Ja teraz rozumiem, dlaczego oni modlą się w domach swoich o uzdrowienie, nie chcą jechać do lekarzy, bo tam popaść pod nóż lekarza to gorzej, czym pod nóż wroga. Niestety, ale ich medycyna nie jest rozwinięta. Dużo jest osób okaleczonych. Wiecie, serce się kraje, kiedy widzisz 6-letniego chłopczyka, a lekarze robili mu operację na kręgosłup, bo musieli i tak go okaleczyli, że teraz 2 nóg nie czuje. Zastanawiasz się przed obliczem Bożym, za co ten chłopczyk cierpi. Bierzesz go na ręce, razem z nim się bawisz, przytulasz go. I wiecie, i pytanie brzmi w moim sercu, brzmiało cały czas. W czym ja jestem lepsza, że oni mają takie życie, a ja mam, jak królowa siedzę w Polsce. Mam ciepło w domu, tam wielu osób nie ma ciepła w domu. Wiecie, żeby też wszystko zrozumieć, w Ukrainie też są bogaci ludzie. Tam też jest dobrze, tylko ja tam po tych ludziach nie jeździłam, bo nie było potrzeby. Tam wszystko mają, co po niektórzy. Ale Bóg posłał mnie do tych, żeby miała wdzięczność w swoim sercu. I bracia, siostry, dziękujmy Bogu za wszystko, bo naprawdę grzeszymy, jeśli nie mamy wdzięczności dla Pana. My mamy wszystko, mamy rodziców, mamy ręce, nogi. Może nie chodzą tak, jak trzeba, może nie są w pełni sprawne, ale je mamy. My mamy wzrok lepszy czy gorszy. Wiecie, ja tam mnóstwo spotkałam młodych ludzi, którzy nie widzą na jedno oko, którzy nie widzą na 2 oczu. Ja nie wiedziałam, że ich życie jest takie ciężkie. Tam była też taka dziewczyna, ona ma 13 lat, ona miała ślepą kurzą ślepotę. Ona w wieku 10 lat zaczęła ją mieć, po prostu jest niedożywiona. Wiecie, i przychodziło się, kiedy ona budziła o 1 w nocy, o 3 w nocy, o 5 w nocy, żeby zaprowadzić ją do łazienki, bo ona po prostu nie widzi. Wiecie, ja nawet nie wiedziałam, że ludzie niewidomi mają takie problemy, uposadzić ich, nakarmić, przynieść im bluzkę. Dla nich nawet pójść ubrać się to jest wielki problem. A my mamy wszystko, bracia i siostry, mamy wszystko, co chcemy. Mamy lodówki pełne, domy pełne ubrań. My nie zastanawiamy się, czy jutro nam starczy pampersów, czy będzie za co wyjść z domu. A oni tego nie mają. Oni często nawet sobie ubrań nie umieją umyć. Jeśli ktoś się nad nimi nie zlituje, to oni będą siedzieć w domu, taki brat Wołodia. Ja po prostu przeżyłam szok. On mieszka na 3. piętrze. Ma niesprawne od piersi w dół, nic nie czuje. Jest na takim wózku elektrycznym. Mieszka na 3. piętrze i nie ma windy.
I on tak patrzy na mnie i mówi, wiesz, Dominika, czasami bywa tak, że siedzę 2 tygodnie sam w domu i jak Bóg kogoś mi nie pośle z jedzeniem, to taki będę siedział. Wiecie, ja zaczęłam doceniać to wszystko, co Bóg daje. I jeszcze większą mam wdzięczność Panu Bogu za wszystko. Dlatego, że zechcesz zjeść, bierzesz pieniążki, idziesz do sklepu i masz. A ten człowiek musi czekać. On musi czekać, aż ktoś przyjdzie do domu i łaskawie zniesie go. Zniesie go później ten wózek. Łaskawie mu zrobi zakupy. Bracie i siostry, bądźmy wdzięczni Panu Bogu za wszystko, co nam daje. Bo nie zawsze tak będzie. Nie zawsze będzie, nie zawsze będą łzy radości w naszym życiu. Ale za wszystko trzeba dziękować. Za te dobre i za te złe rzeczy. Niech będzie Panu Bogu chwała. Amen.